tragedia, nie żyje muza wielkiego reżysera. Fani nie mogą w to uwierzyć. Polały się łzy. 29 stycznia zmarła jedna z największych włoskich gwiazd kinematografii. Odeszła w spokoju, żegnając się z bliskimi. Już zawsze będziemy ją kojarzyć z najlepszymi włoskimi filmami. Przypominamy jej dorobek i życie prywatne. Zmarła wielka włoska gwiazda. W poniedziałek 29 stycznia zmarła jedna z największych włoskich aktorek XX wieku. Celebrytka znana była ze swojego charakterystycznego, wysokiego głosu. Aktorka urodziła się w 1933 roku w Tunisie. Wychowywała się w Vico Pisano, niedaleko Pizy. W wieku 15 lat wyszła za mąż za markiza Cesare Rodighiero, ale małżeństwo zakończyło się rozwodem przed upływem miesiąca od ślubu. Później poślubiła Morisa Ergasa, z którym miała córkę Debora, a następnie Ottavia de Lolisa, z którym miała dwoje dzieci, Ciro i Azzurre. Oprócz kariery filmowej została również ważną postacią we włoskiej telewizji, prowadząc programy zarówno w Rai, jak i na stacjach telewizyjnych należących do Silvio Berlusconiego z grupy Mediaset. Aktorka miała ogromny dorobek artystyczny. Po raz pierwszy na ekranie zadebiutowała w 1955 roku w filmie Kawaler Antonio Pietrangeliego. Mimo to, pierwszą ważną rolę otrzymała 4 lata później w 1959 roku w filmie Generał della Rovere Roberto Rosselliniego. Największą popularność przyniosły jej produkcje Federica Felliniego 8,5 1963 oraz Giulietta i Duchy 1965. Kreacje aktorskie u jednego z największych reżyserów w historii zapewniły jej nagrodę srebrnej taśmy dla najlepszej włoskiej aktorki drugoplanowej. W późniejszych latach grała u Dino Risiego, Gabriele Salvatoresa, Renzo Arbor oraz wielu innych reżyserów. Do końca była bardzo aktywna zawodowo. Ostatni projekt zrealizowała w 2023 roku i był nim serial Żigolak z przypadku. W ciągu prawie 70 lat kariery wystąpiła w ponad 70 filmach. Nie żyje Sandra Milo. Wczoraj 29 stycznia zmarła Sandra Milo. Miała 90 lat. Przez wiele lat Milo zyskała reputację jednej z najbardziej rozpoznawalnych aktorek włoskiego kina. Często nazywano ją także muzą Federico Felliniego. Dzisiaj o 8:25 rano zmarła nasza mama. Odeszła od nas spokojnie, zasypiając w swoim łóżku, zgodnie z jej wyraźną prośbą, otoczona naszą miłością, napisały w opublikowanym oświadczeniu dzieci aktorki. Milo odeszła we śnie w swoim domu w Rzymie, otoczona rodziną i ukochanymi psami, Jimem i Lady. Jej pogrzeb odbędzie się w środę 31 stycznia o godzinie 12 w kościele Świętej Marii w Monte Santo w Rzymie.